cykl, który dzisiaj będziemy rozpoczynać, także już Wam jest znajomy, temat już Wam jest znany, bo także sygnalizowaliśmy go. Jest to jakby przedłużenie tego, o czym kiedyś już mówiłem. Mówiłem mianowicie na temat narzeczeństwa. Jak powinno przebiegać narzeczeństwo? Czego nie wolno w narzeczeństwie? A więc na czym polega narzeczeństwo i jaki jest cel narzeczeństwa? I wówczas zakończyliśmy stwierdzeniem, że celem narzeczeństwa nie jest chodzenie z sobą, nie jest flirtowanie. Kto był, to pamięta. Jeśli chcecie sobie to przypomnieć, to gdzieś tam chyba to jest nagrane. Ale celem narzeczeństwa jest małżeństwo. A więc narzeczeństwo powinno być zwieńczone małżeństwem. Co można, czego nie można w narzeczeństwie, tośmy o tym sobie w tamtym cyklu rozważali. Dzisiaj rozpoczniemy kolejny cykl, albo jakby przedłużenie tamtego, i będziemy mówić na temat małżeństwa. Poruszymy w pierwszej części być może dzisiaj, czym jest chrześcijańskie małżeństwo. W drugiej części, czy drugim punktem rozważania mojego będzie, w jaki sposób zawierane są chrześcijańskie małżeństwa. Po trzecie, czy kiedykolwiek może być anulowane chrześcijańskie małżeństwo, a więc to, co nazywamy rozwodem. A więc czy kiedykolwiek, i to jest chyba ten główny temat, na który będziemy kłaść nacisk, czy kiedykolwiek chrześcijańskie małżeństwo może być anulowane? Po czwarte, będziemy się także zastanawiać nad tym, kiedy rozwód jest w świetle Bożego Słowa usprawiedliwiony. No i przejdziemy do bardzo trudnego tematu, jakim jest powtórne małżeństwo. A więc po rozwodzie czasem mają miejsce powtórne małżeństwa. I znowu tutaj się zastanowimy nad tym, kiedy powtórne małżeństwo jest usprawiedliwione, a więc możliwe, a kiedy jest problematyczne, a więc praktycznie niemożliwe. A więc te pięć tematów będziemy w tym cyklu chcieli w takiej właśnie kolejności poruszyć. I na samym wstępie, tak jak już zresztą sygnalizowałem, na samym wstępie muszę stwierdzić, że nie jest to łatwy temat. Nie jest to łatwy temat i że dość trudno jest dojść do jakiegoś wszystkich zadowalającego uzgodnienia, tak zwanego konsensusu. Trudno. Zupełnie inaczej patrzą na problem na przykład rozwodów i powtórnych małżeństw ci, którzy mają zdrowe małżeństwo, a zupełnie inaczej postrzegają swoją sytuację ci, którym się w życiu, powiedzmy sobie, w małżeństwie nie powiodło i nastąpił rozkład tego małżeństwa i teraz, powiedzmy sobie, chcieliby, no niekiedy jest to sytuacja wręcz konieczna, zawrzeć powtórne małżeństwo. I bardzo trudno jest wtedy powiedzieć, zgodzić się z tym, którzy mają zdrowe małżeństwa, z tymi, którym się w małżeństwach nie powiodło. A więc trudny to jest temat i trudno jest dojść do konsensusu, do uzgodnienia. I muszę także przyznać, że są społeczności, są kościoły, w których dopuszcza się rozwód z byle przyczyny, z byle okazji, ponieważ gotuje ciągle i ciągle permanentnie przesoloną zupę, no więc w takim razie nie pozostaje nic innego jak rozwód. I są społeczności, gdzie nie ma problemu z rozkładem małżeństwa, jak również nie ma najmniejszego problemu z powtórnym zawarciem małżeństwa. Są takie społeczności i to jest jedna krańcowość. Rozwód jest możliwy i powtórne małżeństwo w każdej sytuacji jest możliwe.
dominują w tym te społeczności, które za wszelką cenę chcą powiększyć swój stan liczebny. I wtedy przyjmują każdego i pozwalają każdemu na co mu się, czego tylko chce. Druga skrajność, w moim przekonaniu druga skrajność, to skrajność tych społeczności, w których nie ma żadnej możliwości, żadnej akceptacji ani rozwodu, ani powtórnego małżeństwa. A więc te dwa biegunowe zrozumienia. Tu jest wszystko możliwe i zawsze możliwe, a tu jest nigdy, w żadnym wypadku niemożliwe. No więc są to dwa skrajne pojęcia. Między tymi dwoma skrajnymi pojęciami jest cała gama różnych pojęć. Ale nad tymi wszystkimi innymi zastanawiać się nie możemy, no bo czas nam na to nie pozwoli. I muszę powiedzieć tak, nasz Kościół już u zarania, kiedy tylko powstaliśmy, kiedy tylko rozpoczęliśmy funkcjonowanie, spotkał się z tym problemem, bo do zborów zaczęli trafiać ludzie z różnoraką przeszłością. Zdarzało się, że niektórzy byli wielokrotnie rozwiedzeni i wielokrotnie żonaci. Pamiętam rozpacz jednego z pastorów, który przyszedł do mnie z pytaniem. Bracie, trafił do naszego zboru człowiek, który był 7 razy rozwiedziony i 7 razy żonaty. I co ja mam mu teraz powiedzieć? Czy ma pozostać w tym stanie? Czy też powinien wrócić do których z tych 6 poprzednich żon? A więc nagle zorientowaliśmy się, że oto mamy przed sobą jako Kościół problem. To nie tak łatwo rozsądzić. Nie tak łatwo powiedzieć, w takim momencie podjąć jakąś decyzję. No i długo się zastanawialiśmy, co z tym człowiekiem zrobić. I wtedy Pan nam pokazał, oświecił nas, zapytałem tego brata, z którą z tych żon ma potomstwo. Okazało się, że tylko z pierwszą. I w związku z tym moja rada była taka, żeby wrócił do tej, z którą ma potomstwo. Pamiętacie, Pan Jezus do Samarytanki także powiedział, 5 mężów miałaś, ale żaden z nich nie jest twoim mężem, bo jej mężem był ten pierwszy. I w związku z tym, choć to nie jest napisane, sugestia Pana Jezusa szła w tym kierunku, że tych pozostałych 5 to wcale nie są jej mężowie, to są przygodni kochankowie. I w tej sytuacji, w moim przekonaniu, powinna była myśleć, powrócić do tego pierwszego. Bo z nim zawierała ten oryginalny, pierwszy ślub, pierwsze przymierze. No i wtedy też doradziłem mu, choć przyznam się szczerze, nie byłem do końca pewien, doradziłem mu, stąd powinien wrócić do tej pierwszej. Oczywiście, jeśli go przyjmie, jeśli będzie chciała dalej z nim żyć. Przyznam szczerze, że już potem nie kontrolowałem, nie sprawdzałem, jak się to dalej potoczyło, ale z takimi problemami od samego zarania naszego Kościoła zaczęliśmy się spotykać. Poza tym nagle w zborach pojawiło się mnóstwo ludzi w tak zwanych nieformalnych związkach, tak zwanych konkubinatach. Czasami pytaliśmy, jesteście małżeństwem? Nie, my tylko jesteśmy z sobą. Ale Biblia czegoś takiego nie mówi, jesteśmy tylko z sobą. Albo jesteśmy małżeństwem, albo się rozchodźmy. Więc wielokrotnie także i tu w Ustroniu mówiłem, słuchajcie, albo się decydujecie na ślub, jesteście małżeństwem, przyrzekacie sobie, albo się rozejdźcie, bo w przeciwnym wypadku trwacie we wszeteczeństwie. To jest nic innego jak wszeteczeństwo. Jeśli nie zawarliście związku małżeńskiego, jeśli nie przyrzekaliście sobie, jeśli nie przyrzekaliście sobie poprzez ślubowanie. A więc może kiedyś tych problemów w kościołach nie było, bo był zupełnie inny stosunek do małżeństwa. Ale dzisiaj w dobie liberalizacji, całkowitej wolności,
To się nawet często mówi, no chwileczkę, chwileczkę, nie decyduj się tak szybko na ślub, bo a nuż się okaże, że jest niezgodność charakterów i nie możecie razem być. No i w związku z tym wielu, widząc, że się rodzice nie pobrali, żyją w nieformalnym związku, no dlaczego by dzieci miały w tej sytuacji wstępować w formalny związek małżeński? A przecież dochodzą do tego jeszcze inne przeróżne problemy. Ja już tutaj swego czasu mówiłem, że będąc kiedyś w Kanadzie, wykładając na konferencji w jednym z uniwersytetów, bo akurat tam wynajęte zostało pomieszczenie na tę konferencję, ze zgrozą na tablicy przeczytałem: studencie, nie bądź głupi, nie zawieraj aż tak szybko związku małżeńskiego. Najpierw się przekonaj, z kim ci się lepiej żyje, z kobietą czy z mężczyzną. A dopiero potem decyduj się na taki lub inny związek. A więc widzicie, że dzisiaj to jest problem. I tego rodzaju problemy zaczęły pojawiać się również w zborach. Ludzie się nawracali, ale przychodzili z pytaniami. No co zrobić, ja mam dwie żony, albo miałem dwie żony. No co zrobić, bo żyję w nieformalnym związku. Nie można było tego zbagatelizować, zlekceważyć i powiedzieć im: decyduj sam. Trzeba im było udzielić jakiejś rady. No i w związku z tym już na samym początku w tej sytuacji zaczęliśmy badać Boże Słowo i wydane zostało stosowne oświadczenie. Ja je umieściłem w przedostatnim biuletynie i ktoś, kto pilnie śledzi treść naszych biuletynów, to pewnie sobie się z nim zapoznał. Jeśli się nie zapoznaliście i chcielibyście znać całą treść tego oświadczenia, jakie wówczas wydaliśmy, no to w takim razie upomnijcie się, może gdzieś ten biuletyn mógłby być ewentualnie dodrukowany. Zrobiliśmy to także i dlatego, ponieważ bracia, z którymi się spotykaliśmy, zwłaszcza bracia ze Stanów Zjednoczonych, kiedyś powiedzieli nam tak: uważajcie, 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 bo myśmy w zborach popuścili, że tak powiem. Myśmy pozwolili, za dalekośmy, za dużośmy pozwolili. Pozwoliliśmy na rozwody i pozwoliliśmy na powtórne małżeństwa. I oto sytuacja dziś wygląda tak, że w Kościele, w zborze jest więcej stosunkowo rozwiedzionych niż w świecie. Tragedia. Kościół pozwolił na to, żeby miały miejsce rozwody i powtórne małżeństwa. No i ludzie skrzętnie z tego skorzystali. Byle przyczyna, byle powód stał się przyczyną do rozwodu, do powtórnego małżeństwa i potem znowu do rozwodu i znowu do małżeństwa. I tak, ja pamiętam, że przecież za bohaterów w naszym kraju uchodzili artyści, nie chcę wymieniać, żeby mnie do sądu nie podano. Wielokrotnie słyszałem wywiad z pewnym reżyserem, który był żonaty 7 razy. 7 razy żonaty i w związku z tym przedstawiano go jako wzór dla młodzieży. A więc świat idzie w tym kierunku. Ale my musimy zamykać Kościół przed demonicznymi, diabolicznymi wpływami tego świata. Bo księciem tego świata jest wiadomo kto. Ale my się kierujemy zupełnie innymi prawami. Naszym prawem jest Pismo Święte, a nie to, co ludzie w swej liberalności, w swej rozwiązłości propagują. No więc nie chcieliśmy, aby w naszym Kościele miało to miejsce i w związku z tym wydane zostało to stosowne oświadczenie. To nie jest jakaś szczegółowa instrukcja, to są po prostu wskazówki dla pastorów, jak powinni postępować w takich czy innych okolicznościach, ale jeśli ktoś byłby zainteresowany, odsyłam do tamtego oświadczenia zawartego w poprzednim biuletynie. Czym więc jest chrześcijańskie małżeństwo? Czym jest? I następnie trzeba stwierdzić, że małżeństwo
jest jedyną instytucją założoną przez Boga jeszcze przed upadkiem człowieka w grzech. Przekonamy się o tym, czytając pierwszą Księgę Mojżeszową, drugi rozdział, 18 wiersz i także od 21 wiersza. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią. A dalej potem czytamy, w rozdziale pierwszym, wierszu 27 i 8, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg. A zatem zanim człowiek upadł, zanim nastąpiła ta tragedia, jaką był upadek, stworzone zostało małżeństwo. I Bóg błogosławił to małżeństwo. I to, kochani, wyraża Boży stosunek do małżeństwa. Z tego wynika, że ponieważ Bóg się nie zmienia, Bóg jest ciągle taki sam, u Niego nie ma zmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia, z tego wynika, że Bożą intencją jest, Bożym chceniem jest, aby małżeństwa były instytucjami jakimi? Błogosławionymi. Aby małżeństwo było instytucją błogosławioną. Dlatego zanim nastąpił upadek, Bóg już błogosławił małżeństwo. Po drugie trzeba stwierdzić, że małżeństwo jako pierwsze otrzymało od Boga błogosławieństwo. To już o czym wspominałem. I to wskazuje, jeszcze raz powtarzam, na Boży stosunek do małżeństwa. Małżeństwo nie jest pomyłką. Małżeństwo jest instytucją, jest aktem, jest czymś przez Boga zapoczątkowanym i Bożym zamiarem jest błogosławienie małżeństwa. Po trzecie, trzeba stwierdzić, że małżeństwo ma decydujący wpływ, zarówno to dobre, jak i złe. Małżeństwo ma decydujący wpływ na następne pokolenia, na dzieci, na wnuki. To, że dzisiaj młodzież nasza jest taka, jaka jest, to, że tak jest rozwydrzona i rozpuszczona, możemy ją obwiniać, ale myślę, że i rodzice zawiedli, że zawiodły małżeństwa, że zawiódł ojciec i zawiodła matka. A więc małżeństwa zawiodły, bo małżeństwa mają decydujący wpływ na dzieci, wnuki. No ale jeśli małżeństwo jest skłócone, zwaśnione, jeśli nie ma tam pokoju ani błogosławieństwa, to należy sobie uświadomić, że dzieci, które w takim małżeństwie rosną, nie będą chciały naśladować wzorów, to znaczy nie będą chciały postępować, związywać się z kimkolwiek, z drugą stroną, żeby z tej samej gehenny nie przeżywać. Po dalej idąc, małżeństwo ma nie tylko decydujący wpływ na dzieci i wnuki. Małżeństwo ma także decydujący wpływ na zbory, na kościoły. Mówi się często, że takie są zbory, takie są kościoły, jakie są małżeństwa. W związku z tym nie dziwcie się, że jako pastor nie mogę na wszystko się zgodzić, bo możemy zaśmiecić sobie zbór, możemy wprowadzić grzech do zboru, ale o tym w pewnym momencie będziemy mówić. Fakt pozostaje faktem. Zdrowe małżeństwa tworzą zdrowy zbór. Zbory, stan duchowy zborów zależny jest w dużej mierze od postawy duchowej małżeństw. Dalej, małżeństwa mają decydujący wpływ na otoczenie, na sąsiadów, na znajomych. Zły przykład wierzącego małżeństwa
nie oddziaływuje zachęcająco na sąsiadów. Wzorowe, zdrowe małżeństwo ma kolosalny wpływ na opinię o zborze, na otaczające grono ludzi. I ktoś słusznie kiedyś zauważył, silimy się na ewangelizację, wydajemy mnóstwo pieniędzy na ewangelizację publiczne, a więc ewangelizacje takie, a rezultaty są mierne, marne. I ktoś słusznie zauważył, czy bardziej nie zewangelizowalibyśmy szybciej otaczającego nas świata, w których rozpadają się małżeństwo za małżeństwem, gdyby nasze małżeństwa były przykładne? Gdyby ci ludzie, którzy cierpią z powodu rozkładu małżeństw na klatce schodowej, zauważyli nasze przykładne małżeństwo. Czy ich by to nie zainteresowało? Czy ich by to nie pociągnęło? Czy nie spowodowałoby to zainteresowania nami, gdyby widzieli chrześcijańskie małżeństwa przykładnie z sobą żyjące? Tymczasem jest różnie. Tymczasem jest różnie. W związku z tym, jeszcze raz powtarzam, małżeństwo ma decydujący wpływ na otaczające nas środowisko. I wreszcie po czwarte, trzeba przyznać, że wróg zawsze nienawidzi tego, co błogosławi Bóg. Wróg nienawidzi, dyszy nienawiścią do chrześcijańskich małżeństw. Bo on wie, że jeśli rozbije chrześcijańskie małżeństwo, to spowoduje tragedię na całe pokolenia. To dzieci pewnie pójdą w świat, a z małżonkami też różnie się może stać. Być może ona wyjdzie za świeckiego mężczyznę, alkoholika, który ją będzie maltretował, a być może on zacznie zmieniać partnerki jak rękawiczki, jak to się mówi. A więc diabeł za jednym uderzeniem może osiągnąć niezwykłe rezultaty, jeśli mu się uda rozbić chrześcijańskie małżeństwa. Dlatego też w niektórych krajach ponad 50% małżeństw się rozpada. Ponad 50%. Co drugie małżeństwo zawierane w którąś tam sobotę po jakimś czasie już przestaje być małżeństwem. Ile tragedii. Dzieci, rodzice, sami ci, którzy się rozwodzą, ile tragedii przeżywają. Myślę, że już wszyscy znacie ten przykład, który często powtarzamy, aby zobrazować poczynania wroga przeciwko chrześcijańskim małżeństwom. To jest fakt autentyczny. To nie jest jakaś fabuła. To jest fakt autentyczny. Z Detroit leciał samolot do Nowego Jorku. I obok siebie w tym samolocie zajęli miejsca dwaj mężczyźni. I jeden z nich, gdy tylko usiadł, natychmiast zamknął oczy, skłonił głowę i w skupieniu modlitewnym poruszał ustami. A ten drugi, widząc to, pomyślał, o, dobrze się stało, bo mam obok siebie chrześcijanina, będziemy mogli nieco porozmawiać na temat Boga. I gdy już wreszcie wylecieli i gdy już lecieli nad przestrzenią z Detroit do Nowego Jorku, w pewnym momencie ten chrześcijanin zwraca się do współpasażera. Przepraszam bardzo, czy pan jest chrześcijaninem? Ten odwraca głowę i mówi, nie, ja nie jestem chrześcijaninem. Ale ja widzę, że się pan modli. Tak, modlę się. No to kim w takim razie pan jest, że pan nie jest chrześcijaninem, a pan się modli? A ten odpowiada bez żadnego zahamowania. Ja jestem satanistą. Ja wierzę, że szatan jest Bogiem. I co, pan się modli do szatana? Tak, modlę się do szatana. No dobrze, a o co się pan modli? O co się modlę? Mam być szczery? Tak, bardzo proszę, niech pan powie, o co się pan modli.
No bo widzi Pan, przelatujemy nad miasteczkami, wsiami, miastami, w których żyje tysiące, tysiące chrześcijańskich małżeństw. Ja się modlę do szatana, aby posyłał swoich sług, demony, by rozbijały chrześcijańskie małżeństwa. A ten ścierp z przerażenia. Jak to? No bo widzi Pan, jeśli nasz Pan i władca, szatan, rozbije jakieś chrześcijańskie małżeństwo, to skutki są dla nas niezwykłe. Ona poraniona idzie najczęściej na ulicę, aby szukać tam zarobku, sprzedając swoje ciało. A on najczęściej wpada w ręce naszego potężnego demona, jakim jest demon alkoholu. A dzieci? A dzieci stają się małoletnimi przestępcami. A więc za jednym zamachem, gdy małżeństwo chrześcijańskie zostanie rozbite, osiągamy niezwykłe rezultaty. Dlatego też my się modlimy do szatana, aby rozbijał chrześcijańskie małżeństwa. No więc jeśli sobie teraz wyobrazimy, że są społeczności satanistyczne liczące po 10 tysięcy członków, jeśli oni się gorliwie o to modlą, no to nie dziwmy się, że chrześcijańskie małżeństwa przeżywają taką presję demoniczną. Diabeł robi wszystko, żeby to, co Bóg chce błogosławić, żeby było rozbijane. No ale wróćmy do naszego chrześcijańskiego małżeństwa, bo tak jest ten pierwszy punkt. Jeśli chodzi o chrześcijańskie małżeństwo, to trzeba powiedzieć tak. Po pierwsze, prawdziwe, biblijne, chrześcijańskie małżeństwo, czy biblijne małżeństwo, to związek między mężczyzną i kobietą. Dodać trzeba, i to z całym naciskiem, między biologicznym mężczyzną i biologiczną kobietą. Bo wiecie, że dzisiaj różnie to bywa. Biblia jako najwyższy autorytet naucza, że to mężczyznę, biologicznego mężczyznę, a więc mężczyznę i kobietę, biologiczną kobietę Bóg uznał za małżeństwo. Zgodnie z Biblią związki homoseksualne nie są biblijnym związkiem. I jeśli ktoś się szczerze nawraca, to natychmiast trzeba mu zalecić rozwód, bo to jest grzech. To nie jest rozwód wtedy w sensie biblijnym. To jest po prostu zaprzestanie grzechu. Po drugie, prawdziwe chrześcijańskie małżeństwo to związek między jednym mężczyzną i jedną kobietą. To jest związek, to jest małżeński związek. Jeden mężczyzna i jedna niewiasta, a nie jeden mężczyzna i wiele niewiast. Dlaczego wiele niewiast, tak jak to jest w niektórych krajach, że idzie on, a za nim siedem kobiet? Jaką zgrozo kiedyś gdzieś czytałem czy słuchałem, jak sobie bardzo chwaliła tam któraś z rzędu kobieta, jak jej to jest dobrze w takim małżeństwie, gdzie jest oprócz niej jeszcze innych dwie czy trzy. No ale pewnie biedna nie wie, że to jest absolutnie niebiblijne. No ale ktoś z was może mi zapytać mnie w tej chwili, no ale dlaczego zatem wielu mężów bożych, jak choćby Abraham, Mojżesz, Dawid, ten Salomon z 700 żon i 300 nałożnic. Dlaczego byli poligamistami, a więc mającymi wiele kobiet, wiele żon? Powiem tak, Biblia nie wszystko aprobuje, co opisuje. Rozumiemy. Biblia nie ze wszystkim się zgadza, co opisuje. Biblia wiele razy opisuje na przykład samobójstwa, ale to nie znaczy, że Biblia to popiera. To nie znaczy, że Biblia się z tym zgadza, że Bóg się z tym zgadza.
Wiele razy Biblia opisuje kłamstwa, ale to nie znaczy, że Biblia się z tym zgadza, że Bóg to aprobuje. No, Biblia nie aprobuje także cudzołóstwa, choć je opisuje. A więc to, że tamci mężowie, tamci ludzie mieli wiele żon, to nie znaczy, że Bóg się z tym zgadzał, że Bóg się na to zgadzał, choć to opisywał, choć to przedstawiał. I tak, idąc dalej, zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób zawierane jest małżeństwo? W jaki sposób zawierane jest małżeństwo? Pominę tu bardzo ważną kwestię, bo myśmy ją omawiali. Pominę liczenie się z wolą Bożą co do wyboru partnera. Myśmy o tym mówili, kiedy mówiliśmy na temat narzeczeństwa. To nie może być tak, że pierwszy lepszy z brzegu. To nie może być tak, że na bezrybiu rak ryba. Przysłowie. Do tej pory mi się nikt nie trafia, więc łapu capu pierwszego lepszego. To nie może być tak. To nie może być przypadek. To nie może być z przypadku mężczyzna albo kobieta. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to musimy uwzględnić podstawowy warunek. Ci, których Duch Boży prowadzi, ci są dziećmi Bożymi. I w związku z tym wybór partnera nie może być dziełem przypadku. Dziełem przypadku był wybór partnerki przez Samsona. Każdy, kto czyta Biblię, wie, przyszedł swego czasu do swoich rodziców i powiedział: dajcie mi ją za żonę, bo ona się podoba oczom moim. No cóż, rodzice prosili, błagali, ale nic nie wskórali. Dali mu, zgodzili się na to małżeństwo. Ale ten człowiek wszystko, z tego powodu wszystko stracił. Stracił moc Bożą, oślepł, stał się pośmiewiskiem i wreszcie zginął śmiercią tragiczną. Tak, tak, nie jedna kobieta nie miałaby tyle zgryzoty, gdyby to nie było dzieło przypadku. Nie jeden mężczyzna nie przeżywałby gehenny, gdyby uwzględniał wolę Bożą. Ale bardzo często, albo często dzieje się tak, ponieważ już jestem w takim wieku, że chciałabym wyjść za mąż, albo jestem w takim wieku, że muszę się ożenić, no to dzieło przypadku. Ale to się nigdy. Tego nigdy nie można zaliczyć do błogosławieństwa. I czasem nawet ostrzegam. Albo pierwsze pytanie, gdy przychodzą do mnie narzeczeni na rozmowę, pytam: czy jesteście przekonani, że taka jest wola Boża? Jeśli mi odpowiadają tak, pytam, a jak to rozeznaliście? No, prawdopodobnie niektórzy wiedzą, że takie są moje pytania, no to nie przychodzą na rozmowy. No, ale to już jest ich odpowiedzialność. Ja w każdym razie zwykłym zadawać te dwa pytania. Czy jesteś przekonany, czy jesteście przekonani, że taka jest wola Boża? A po drugie, jak to rozeznaliście? Wy już pewnie wiecie, co ja w tej chwili mam na myśli. Mam na myśli pewien kurs młodzieżowy odbywający się w Lwówku Śląskim. I po jednym z moich wykładów na temat rozeznawania woli Bożej, no oczywiście ja mówiłem wtedy szerzej, nie tylko o małżeństwach, ale w ogóle o rozeznawaniu woli Bożej, podchodzi do mnie pewien młodzieniec i mówi: wujku, chciałbym z tobą porozmawiać. Proszę. Myślałem, że to dotyczy mojego wykładu. A on taki pąsowy, zarumieniony, mówi: bracie czy wujku, rozeznałem dzisiaj, że ta i ta dziewczyna ma być moją żoną. Mówi: no to dobrze, no, jesteś wierzący? Jesteś. Ona jest wierząca? Wierząca. No to dobrze, no to w czym problem? Odszedł przeszczęśliwy.
Ale gdy on tylko odszedł, drzwi się otworzyły, wchodzi następny młodzieniec. I mówi, wujku, dzięki temu wykładowi dzisiaj poznałem, że jest wolą Bożą, żeby ona była moją żoną. Ja pytam, a o którą oną ci chodzi? No o tą i o tą. Odpowiadam, a czy ty wiesz, że ten, który przed tobą wychodził, też rozeznał, że jest wolą Bożą, żeby on był jej mężem? No więc w takim razie, który z was się pomylił? Dwóch z was nie może być mężem tej samej dziewczyny. A więc prawdopodobnie problem z rozeznaniem woli Bożej. Wyście swoje emocje, swoje uczucia, a może coś nawet więcej, podciągnęli pod wolę Bożą. Bo przecież Bóg by wam takiego żartu nie zrobił, żebyście się dwaj zakochali w tej samej dziewczynie. Coś tu nie tak. No i zostawiłem ich z tym problemem. No i żeby było śmiesznie, to wam powiem, że ona nie wyszła za mąż ani za tego, ani za tego. Wyszła za zupełnie kogoś innego. Oni się też pożenili zupełnie z innymi dziewczynami. Czasem jest tak, że my nasze chcenie, naszą wolę, jak Samson, podciągamy pod wolę Bożą. Ale to się wkrótce okaże. Niekiedy po miesiącu się już okaże. Niekiedy po dwóch miesiącach się już okaże. I znowu pewnie znacie moje opowiadanie, które się wydarzyło gdzieś tam na wschodnich rubieżach naszego kraju. Były dwie, trzy wioski, a przed tymi wioskami biegła droga. Pośrodku tej wioski mieszkał pewien mężczyzna, który już był w takim wieku, że trzeba się by było mu ożenić. Kiedyś go bracia przywołali i mówią, no Iwan, czas najwyższy, żebyś pomyślał o małżeństwie. A więc pomyśl, trzeba by się było żenić. No i Iwan mówi, ja bym się chciał ożenić, ale problem polega na tym, że mi się dwie podobają. Które to są, które ci się podobają? No mówi ta w tej wsi z lewej strony, to jest taka panienka, ładna, zgrabna, no podoba mi się. A druga, która mi się podoba, to ta z tej wsi, po prawej stronie. No ona jest co prawda wdową, bo mąż jej umarł, ale ona mi się też podoba. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Gdzie teraz? Co teraz? Z dwoma ożenić się nie może. Więc mówi, bracia, radźcie mi. Powiedzcie mi, co ja mam robić. Bracia dumają, zastanawiają się i mówią, wiesz, według nas to lepsza by była dla ciebie ze względu na twój wiek ta wdowa. Ona okazuje się jest uczciwą kobietą. Straciła męża. Nie biega po wsiach w poszukiwaniu innego mężczyzny. Nie wypatruje, który to by następny mógł być. Nie. Ona się oddała modlitwie, postom. Jest uczynna w zborze, a więc jest przykładną kobietą, czystą kobietą. Nie roztrwoniła swojej czystości pomiędzy mężczyznami. Miała jednego i wierna jemu pozostała. A więc nasza rada jest taka, żebyś się ku niej zwrócił. No ale wiecie, wdowa to już jest wdowa. To jest zupełnie już co dla kawalera zwłaszcza. Wdowa? No, ale tak mu bracia radzili. No i nie wiedział teraz, co zrobić. Miał problem. Którą wybrać? No i postanowił tak oto. Zaprząg konie w tej wsi, w której mieszka, a ta wieś była pośrodku. I tak się modli. Panie Boże, niech mnie konie zawiozą tam, gdzie jest Twoja wola. I cóż, uderzył te konie lejcami, to jest taka kierownica, jak się koń mi powozi. I te konie idą i doszły do tej drogi, która łączyła te wsie i stanęły, bo nie wiedzą, czy iść w prawo, czy w lewo. No, on wziął znowu te lejce i mówi, no wał konie, czemu stoicie? I tak uderzył te konie, ale jakoś tak zrobił, że ta ręka z lewą lejcą poszła mu w dół,
a ta się zatrzymała. No więc konie szarpnięte w lewo poszły tam do tej wsi, gdzie była panienka. No i przychodzi następny raz i mówi, bracia, ja już wiem, jaka jest wola Boża. No powiedz, Iwan, no wolą Bożą jest, żeby ta panienka z lewej strony była moją żoną. A po czym to poznałeś? Konie mnie tam zaprowadziły. No, skoro tak, Iwan, zdecydowałeś, to przecież nie możemy ci stawiać przeszkód. No więc ożenił się, odbyło się weselisko, ożenił się. Ale jakiś czas później, 2 czy 3 tygodnie po ślubie, Iwana z jego młodą żoną nie ma w zborze. Pastor patrzy, nie ma ich. No, nie ma. To nie ma, no. Przeżywają miesiąc miodowy. Pomyślał. W 2. tygodniu znowu ich nie ma. W 3. tygodniu znowu ich nie ma. No i myśli pastor, no trzeba ich odwiedzić. Co się stało? Wziął jeszcze jednego brata z sobą i poszli do ich domu. I pyta, no Iwan, wziąłeś ślub, masz młodą żonę, ale dlaczego opuszczasz nabożeństwa? Dlaczego nie było cię w tamtą niedzielę i w następne? Dlaczego? No i on wtedy zaczyna opowiadać. No bo wiecie, bracia, w jakiś czas po ślubie to ja tłumaczyłem całą niedzielę żonie, jaką powinna być żoną. I nie mieliśmy czasu iść na nabożeństwo. No dobrze, Iwan, a co było w 2. niedzielę, w której nie byliście? No to moja żona mi tłumaczyła, jakim ja ma być mężem. No dobrze, Iwan, a co było w 3. niedzielę? A w 3. niedzielę to żona mnie tłumaczyła, ja żonie tłumaczyłem, a sąsiedzi pod oknami słuchali. No więc czasem tak bywa, że po miesiącu, po 2 sąsiedzi słyszą, jak bardzo to była, jak bardzo trafili z wolą Bożą. Ale to nie była wola Boża. To były prawdopodobnie inne emocje, inne pragnienia, a nie wola Boża. A ja wam chcę powiedzieć, że jeśli to jest wola Boża, to choćby ona nie była modelką najpiękniejszą, ale jeśli to jest wola Boża, będziecie szczęśliwi. To człowiek będzie szczęśliwy. I odwrotnie. To nie musi być Superman, ale jeśli to jest wola Boża, to małżeństwo będzie szczęśliwe. Przypadkowo zawarte małżeństwo prędzej czy później objawia cały swój problem. A więc przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, i zadajemy pytanie, w jaki sposób ci, którzy chcą zawrzeć związek małżeński, rozeznali wolę Bożą. Bo absolutnie trzeba się liczyć z wolą Bożą. Zgadzacie się ze mną? Co prawda Biblia nie mówi, no właśnie i tu jest problem, że Biblia daje nam dowolność. Biblia nie mówi, że to ma być wysoki szatyn albo niski blondyn. Biblia nie mówi, że to ma być bogaty albo biedny. Biblia mówi, wstawia tylko jeden warunek, żeby była w Panu. On, żeby był w Panu i ona, żeby była w Panu. Ale to nie znaczy, że mamy biegać ze zboru do zboru, jeździć od zboru do zboru. Takie przypadki znam. Kiedyś kogoś zapytałem, skąd jesteś, bracie? No stąd. A po co? A jaki jest cel twojego pobytu? Ano, przyszedłem się rozglądnąć, bo chcę się ożenić. To nie może być wybór. To musi być głębokie przekonanie, że taka jest wola Boża. Ja o tym mówiłem, mówiąc o narzeczeństwie. Młody człowiek nie może jeździć po kursach i podrywać, aż w końcu no, po 10, które zranił, wreszcie się z 11 ożeni. Tak być nie może. Głupia ta 11, że się zdała namówić na to, żeby być jego żoną. W każdym razie mamy pamiętać o tym, że kandydat na partnera albo na partnerkę musi być przede wszystkim w Panu. Ale to jeszcze też nie oznacza, że to może być byle kto. Bo zdarza się, że nawet ktoś, kto jest wierzący, nie będzie, nie pasuje, nie może być twoim mężem, bo charakterologicznie będziecie, charakterami będziecie się różnić
i ciągle, ciągle, ciągle może dochodzić do napięć. I wtedy powiecie, co ten pastor mówił, że chrześcijańskie małżeństwo to przedsionek nieba na ziemi. Raczej przedsionek piekła na ziemi. Chociaż w Panu. Więc trzeba także w tym względzie uwzględniać i pod tym warunkiem, i w tym względzie uwzględniać wolę Bożą. Jeśli chodzi o zawieranie małżeństwa, to w naszym kościele, w naszych zborach ma ono, może mieć ono wymiar, jak gdyby składa się jakby z dwóch elementów. Po pierwsze, musi być małżeństwo zawarte zgodnie z prawem państwowym. Biblia nam nakazuje, czy wiecie, co nam Biblia nakazuje? Oznajmiono ci, człowiecze. Jeśli chcecie się przekonać, gdzie to jest, jest to napisane w Księdze Michałasza, strona 993, rozdział 6, wiersz 8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo. Prawo. A więc mamy wypełniać prawo. W związku z tym życie w konkubinacie jest sprzeczne z prawem, bo małżeństwo to związek zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego. A więc zgodnie z prawem, bo tak mówi nasze prawo, że ci, którzy zawierają związek, którzy chcą żyć razem, być małżeństwem, powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, uwzględniając te wszystkie warunki, o których mówiłem wcześniej. Powinni udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam zawrzeć związek małżeński w świetle prawa. Tam wtedy decyduje się, chcę nosić jego nazwisko, albo on przyjmuje jej nazwisko, ale w każdym razie następuje zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jeśli chodzi o członków Kościoła Zielonoświątkowego, to nasza ustawa o Kościele Zielonoświątkowym powiada, że ślub tak zwany konkordatowy odbywa się w kościele, nie na łące gdzieś tam, tylko w kościele. Musi być zaznaczone miejsce zawarcia związku małżeńskiego, bo są i takie propozycje, czasem składane, że gdzieś tam pod lasem chce się zawrzeć związek małżeński. To musi być określony adres, a więc ulica Daszyńskiego 75. I może tam być zawarty w tym kościele tak zwany ślub konkordatowy, co oznacza, że pastor staje się jak gdyby urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego. I młodzi ludzie przed nim, jako urzędnikiem, między innymi urzędnikiem Stanu Cywilnego, przyrzekają sobie, zawierają związek małżeński. I to jest pierwszy element. Oczywiście można zawrzeć związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale chrześcijańskie małżeństwo zawiera także, od chrześcijańskiego małżeństwa wymaga się także drugiego członu. To jest ten pierwszy człon, ale od chrześcijańskiego małżeństwa wymaga się także drugiego członu. Jakiego? Aby teraz w kościele, Kościół, zbór pański, a poprzez Kościół spływa rozliczna mądrość Boża i błogosławieństwo Boże i namaszczenie, aby ci, którzy zawierają związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego, przyszli teraz do Kościoła, by Kościół udzielił im błogosławieństwa. Albo żeby w kościele odbyło się przyrzeczenie, tak jak w Urzędzie Stanu Cywilnego, po czym następuje udzielenie błogosławieństwa. Musicie pamiętać, że jedno bez drugiego jest nieważne. Pastor nie może udzielić ślubu, jeśli nie ma uprawnień, no bo wtedy
państwo może anulować ten ślub, może uznać ten ślub za nieważny i pastor może być oddany do sądu za postępowanie nieprawne, nieprawne postępowanie. Więc w tych kościołach, gdzie nie ma tej możliwości, małżeństwo musi się udać najpierw do Urzędu Stanu Cywilnego, a potem do zboru. Z kolei nie można się pozbawiać błogosławieństwa, a więc zawrzeć tylko związek, małżeństwo tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Powiem tak, proszę nie gniewajcie się, jeśli ktokolwiek pomyśli, że to was dotyczy. Ja nie znam małżeństwa, szczęśliwego małżeństwa, które było zawarte tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. To znaczy nie znam szczęśliwego małżeństwa zawartego tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego. Bo jest niedopełnienie, brak jest tutaj czegoś. Formalnie, zgodnie z prawem to zostało zrobione, ale brakuje czego? Błogosławieństwa Kościoła, błogosławieństwa zboru, błogosławieństwa ludu pańskiego. I mądrze zrobiła para małżeńska, która zaprosiła na swój ślub Pana Jezusa do Kany Galilejskiej. Im nie wystarczyło to, że tylko ten związek został uznany, ale im zależało także na tym, aby to ich małżeństwo zostało pobłogosławione przez Bożego Syna, aby zaszczycił ich swoją obecnością. Dalej, co jeszcze możemy powiedzieć? Małżeństwo bardzo często nazywane jest jarzmem. A więc jest swego rodzaju jarzmem. Co to znaczy? Znaczy to, że od momentu ślubu odtąd dwoje ludzi ma iść razem, krok w krok. To znaczy wspólnie, razem. Do tej pory każdy chodził oddzielnie, każdy robił co chciał, każdy kupował jak chciał, a teraz od momentu ślubu już trzeba uwzględniać życzenia, postawy, chcenia albo niechcenia drugiej osoby. A więc trzeba iść w jarzmie. Jarzmo sygnalizuje, że mamy iść razem. Razem. Ja pamiętam z mojego dzieciństwa, że wtedy mieszkałem na wsi, ale czasem się mówiło, że ten koń nie umie chodzić w parze. Na czym to polegało? I ten koń był bezwartościowy. Na czym to polegało? No bo ten ciągnął do przodu, a ten do tyłu, który nie umiał chodzić w parze. A gdy on do przodu, to ten drugi zostawał. No i to takie było rwane. Ten do przodu, ten do tyłu, ten do przodu, ten do tyłu. I takiego konia nikt nie chciał kupić, bo na nim była skaza, że on nie umie chodzić w parze. Czyli nie umie chodzić w jarzmie. Nie może iść razem z drugim koniem przy tym samym wozie. I Biblia mówi także, że to znaczy mówi się, że małżeństwo to jest swego rodzaju jarzmo. Dwoje musi być, iść razem. I czy wiecie, co Biblia nakazuje? Na drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 wiersz. Powiada tak Boże Słowo. Nie chodźcie, kto zna to miejsce? Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? A wiersz 16. Jakiż układ między świątynią Boga a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. A więc jest tu w tym całym tekście jest wyraźna mowa, że wierzący człowiek nie może iść razem w jarzmie z niewierzącym człowiekiem. To się nie da. Po prostu się nie da. Tak, to się po prostu nie da, bo nie ma czego, jedności duchowej. Dlatego każda osoba, która się decyduje na jarzmo z niewierzącym człowiekiem, skazuje się na porażkę. Skazuje się na tragedię.
Będziesz rwać do przodu, on do tyłu. On do przodu, ty do tyłu. On na bala, ty do zboru. I tak dalej, i tak dalej. No. Ileż komplikacji. Będzie taka osoba chciała iść z dzieckiem do błogosławieństwa, a on w przeciwną stronę. To jest takie rwanie wtedy. Męczarnia, egzystowanie. To nie jest to, o co chodzi. Dlatego jeszcze raz podkreślam, rzeczą ważną jest dobór partnera, dobór partnerki. I dzisiaj na tym zakończymy. Następny raz będziemy mówić, czy chrześcijańskie małżeństwo zawarte w jakimś momencie, kiedykolwiek może być anulowane. A więc czy może dojść do rozkładu w chrześcijańskim małżeństwie? Z góry zapowiadam, że na pewno wam wszystkim nie dogodzę, ale mimo wszystko ten temat będę chciał poruszyć. A więc czy kiedykolwiek chrześcijańskie małżeństwo może być rozdzielone? Inaczej, czy kiedykolwiek może nastąpić rozwód? No ale to już w następny wtorek.